Mateusz Kaniowski, razem ze mną Daniel Majewski. Cześć, mój przyjacielu. Przyjacielu? Tak, tak. Masz u mnie na pięku, jesteś u mnie na czarnej liście. O proszę, dlaczego? No, za kurwa głupie komentarze po poprzedniej gali. No to zaczynamy mocno. Jaki był głupi komentarz? No, coś tam kurwa, że przychodzi jakiś gość, urwał się z choinki w takiej koszuli. Nie powiedziałem, że... Kolejka goli, tak mówiłeś. Powiedziałem, że przychodzi gościu obwieszony łańcuchami, tutaj koszula złota, tak, tak. Po czym wchodzisz, a ludzie gwiżdżą, że no, dlaczego tak? No, więc chyba nie aż tak było, jak to przedstawiłeś. Nie, no było tak, no bo zwjechałeś nie na moje zachowanie, tylko na strój, nie? Jakby ci... Wjechałem na to, że wchodzi człowiek, który wygląda jak milion dolarów, a chce tak wyglądać przynajmniej, no. A ludzie od razu na niego gwiżdżą, no nie, więc... od razu, też zacznijmy od tego. Na początku było fajnie, jak jeszcze ogłosiliśmy teoretyczną walkę z Parisem, to był fajny szał, ale gdy wjechałem z prywatą do Marity, no to ludzie mnie trochę wygwizdali. Ja mówię, zanim się zaczął się odzywać. Nie, nie. Ja komentowałem, więc ja siedziałem na hali i słyszałem, że były gwizdy. To widzisz, to tego też nie mogę powiedzieć, bo na przykład ja potem kończę z Wojtkiem, pytam się, jak było zajebiście, byłem zadowolony, mówię, no trochę pod koniec gwizdali, bo naprawdę słyszałem tylko to, jak mówiłem do Marity, dostałem gwizdy. No, dlatego byłem w szoku, naprawdę. Nie, no to z mojej perspektywy człowieka, który siedział przy oktagonie, kiedy wychodziłeś, byłeś wygwizdany, potem powiedziałeś o Parisie, to... było od nowa fajnie, ale po chwili, jak zacząłeś mówić dalej, to dalej były gwizdy, więc 3/4 czasu. Byłem zbyt podniecony i nie zwracałem uwagi na to, a usłyszałem tylko te ostatnie. Nie, ale może być tak, że wygwizdali mnie wszyscy, jeszcze bardziej mnie to jara, bo za kilka miesięcy będą mnie wszyscy kochać, taka jest prawda. Dlaczego? Bo tak będzie, bo nic nie udaje, czasami pierdolę coś głupiego, czasami powiem coś fajnego, czasami no, jestem kontrowersyjny, czasami taki inaczej, no polubią mnie, po prostu ludzie mnie polubią, bo będę barwną postacią fejmu, ale nie będzie też wsi, jestem o tym przekonany. Ludzie mnie nie znają, wiesz, nie mieli okazji mnie poznać. Znają mnie tyle lat w internecie i cię nie znają? Moi widzowie mnie znają, ale to jest zupełnie inna klientela i odbiorca niż ci fejmowi. Moi widzowie mi odradzali fejmu, wszyscy. Dostałem dużo hejtu za to, że idę do fejmu. Teraz ich przekonałem. Dostałem dużo propsów, fajnego wsparcia od moich widzów oczywiście, ale tutaj ja wiem, że jestem jebany od początku do końca i pod postami, i w komentarzach, i na YouTubie, i u streamerów i tak dalej. Ja sobie zdaję z tego sprawę, nie jestem jakimś tam odklejeńcem, ja to widzę. Nie jest to fajne, bo nikomu nie jest fajnie, gdy dostaję tak po dupie, ale mam to gdzieś, nie? Bo wiem, że tak jest, bo mnie nie znają. Znają mnie z filmików streamerów czy YouTuberów, którzy po mnie jadą, a ja nigdy nie odpowiadam. No i taka jest prawda. Ty też za 3 gale, 4 powiesz, a to nie jest taki debil, obwieszony łańcuchami. Jeszcze cię w ogóle nie znam. Ja mówię tylko z mojej perspektywy, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale to wyglądało jak taka totalna przewózka, kiedy wchodzisz w taki sposób ubrany jak totalny boss. Bo ja taki jestem, mam taki styl. No dzisiaj wchodzę w kalesonach rozdartych i butach takich, kurwa, jakbym odśnieżał drogi w Nowym Jorku. Okej. No, ale no, to jest mój styl, nie? To nie działa czasem tak psychologicznie, że kiedy ktoś wchodzi, powiedzmy, no, naburmuszony, wiesz, odwalony, no to chyba na każdego to działa negatywnie, kiedy widzisz kogoś, kto buja się jak rezus. No okej. No taki jestem, nie? Nie zawsze się tak bujam. Czyli jednym słowem prowokujesz tak jakby hejt na siebie, na który teraz narzekasz. Nie chcę tego robić, żeby była jasność. Nie chcę tego robić. Po prostu tak wychodzi, no ale nie mogę zmienić swojego stylu. Być może jest tak, jak mówisz i prawdopodobnie masz rację, ale nie robię tego, jak niektórzy na fejmie, by być hejtowanym bardziej i bardziej, bo to im daje... Ja tego nie lubię. Ja nie lubię być hejtowany. Nie sprawia mi to przyjemności i nie przychodzę tu, o, dojebie komuś, żeby mnie hejtowali. Ja chcę wypaść jak najlepiej, no ale czasami nie wychodzi. Okej, ale ja cię pamiętam chociażby z programu Kuby Wojewódzkiego i wtedy nie wydawałeś się taki. Nie, wtedy byłem dużo gorszy. Wtedy byłem totalnie... Widzisz, jak złote ubranie zmienia wszystko? Byłem dużo gorszy pod względem... No, wtedy byłem wielkim chamem, zadufanym w sobie. Odjebało mi od fejmu, który dostałem, i siana, które mi spadło z nieba tak naprawdę w ciągu roku. I wtedy miałem teksty takie chujowe, no byłem dziwnym człowiekiem wtedy, zdecydowanie bardziej. Teraz ja jestem pociesznym, fajną mordką, tylko po prostu się ubieram czasami jak dzban, a czasami jak jakiś... No, tak jest, kurwa, no. No, to myślę, że takimi tekstami idziesz sobie zaskarbiał akurat sympatii publicznej. No, ale pewnie zaraz pierdolę coś, że znowu powiedzą, Jezus, co za typ, nie? No tak jest. No dobra. Czy ty wcześniej miałeś coś wspólnego z sportami walki? Nie. Tak, treningowo nie, nigdy. Zawsze sobie mówiłem, a pójdę, nie. Tylko siłownia, kulturystyka, fitness i taka tak. Siłownia dynamiczna, że ty jesteś w stanie wykrzesać z tego na przykład dynamiczne uderzenie, czy... No, zobaczymy. No to nie mi oceniać. No jakby nie było, przygotowałem się do zawodów kulturystycznych kilka lat temu, potem byłem trenerem fitness i tak dalej, i tak dalej. No sprawność jakąś tam mam, podobno trener Okiński jest zadowolony, tam gdzieś mi powiedział, że jestem najlepszym flikiem, jaki kiedykolwiek do niego przyszedł. A takie słowo od potężnego trenera to już coś? Tak, dlatego jestem zmotywowany, zajarany i mam plus 10 do pewności siebie, ale takiej pozytywnej. Że po prostu wiem, że muszę robić swoje, zapierdalać, przychodzić rzetelnie, tak jak powiedział. Jeżeli on takie coś mówi, a trener nie rzuca słów na wiatr i lubi czasami komuś dojebać, no to jestem po prostu zadowolony, nie? To by oznaczało, że jesteś lepszy od Ferrariego. W hierarchii trenera Mirka. Może chodziło mu, wiesz, no nie można tak powiedzieć, nie wiem co chciał trener powiedzieć, ale wydaje mi się, że chodziło o to, że
jestem poukładany, ambitny, przychodzę, uczę się, jak mi coś nie wychodzi, to poprawiam, bo tak było. Mówi, że jest w szoku, bo myślał, że przyjdzie, on to powiedział w wywiadzie jakimś, że przyjdzie jakiś fochmistrz, jak każdy kurwa tak o mnie myśli. Powiedział, że o, przychodzi gwiazdeczka i fochmistrz. Już to ustaliliśmy, dlaczego ludzie tak myślą. No tak, 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 ale tak też był przedstawiany, powiedział też w tym wywiadzie, że mu wszyscy odradzali Majewskiego brać. No on powiedział, że musi poznać, no i jest bardzo mile zaskoczony i tyle. Ja jestem naprawdę zajebisty, ludzie mnie polują, no kurwa. I no jak się sam, jak się sam propsujesz na wywiadzie, no to wiesz. No tak jest, no ja jestem naprawdę dobrym człowiekiem. Jak ktoś jest dla mnie skurwysynem, to ja dla niego będę 10 razy większym skurwysynem. Ale jak ktoś jest dla mnie miły, no to serce na dłoni mu podam. Niestety, też jestem naiwny pod tym względem, no. No i tu musimy wrócić do tematu Sylwka Wardeni. Tak, słucham. Chciałem cię zapytać, co sądzisz o hejcie, który spadł na ciebie, a właściwie o tym, jak ludzie odebrali to, kiedy 2 razy czy 3 klepnąłeś go w twarz podczas tego waszego spotkania? No, miałem oczywiście tam no, 90% w necie poza swoimi odbiorcami miałem no, ciupę, ale w ogóle mnie to nie ruszyło. Ja bardziej to odbierałem tak, no dzisiaj się z Sylwestrem rozmawiałem i zapytałem się, czy się dziwi. No powiedział, że nie. Nie dziwi się po tym wszystkim, co się stało, jaką mieliśmy przeszłość. On się mnie zapytał, czy ja nie żałuję, czy się bym się zachował tak samo. Powiedziałem mu, że gdyby nie miał tych kul, to bym go wbił w ścianę i nie żartowałem, nie żałuję tych słów. Ale dzisiaj mieliśmy zupełnie inną rozmowę, zupełnie inny klimat, zupełnie inaczej do siebie podeszliśmy. Wymienialiśmy się argumentami, mocnymi lub nie. I ta rozmowa przebiegała zupełnie inaczej, dzisiaj by mi to do głowy nie przyszło. Ale on był od początku milszy, był uśmiech. Żartował sobie, tylko mnie nie bij, to no było takie, czuć takie flow zupełnie inne niż wtedy. A wtedy byłem wkurwiony, jeszcze... Czemu dzisiaj nie byłeś? Bo to widziałeś go dopiero drugi raz po tym wszystkim, co zrobił. Już ci mówię, ja przychodząc tu, widząc, że będzie, powiedziałem, no ja pierdolę, siedziałem tam z tyłu, już mi gul chodził. Jeszcze jak się dowiedziałem, że jest współprowadzącym, byłem pewien, że szykują dla mnie petardę, bo Wojtek mi nie chciał powiedzieć, kto prowadzi galę, nie wiem dlaczego. I byłem pewien, że przyjdzie Wardenga, siądzie sobie tam i będzie tam robić. A dlaczego masz okulary? A dlaczego masz kapelusz? I mówię, no będzie dym. Ale jak wyszedł i powiedział, bo on tu pierwszy wychodził, powiedział, że jest współprowadzącym, będzie prowadził Cage'e i że wiele ludzi będzie czekać na Cage'a z Danielem Majewskim i z chęcią ze mną porozmawia i tam rzucimy wszystko na stół. Jak to usłyszałem, tak sobie pomyślałem, faktycznie to ma sens. Co z tego, że ja znowu podejdę, coś przy kozacze, postraszę. Po co? Jeżeli on sam powiedział, że dajemy sobie taką szansę Cage, 100 tysięcy ludzi, bo na pewno będzie rekord tej oglądalności Majewski kontra Wardenga. Rzucamy argumenty i na koniec ten, który miał rację, wychodzi sobie zadowolony, a drugi powie symboliczne przepraszam. Tak się mówiliśmy. Okej. Okay. Znaczy ja na przykład rozumiem twoją wściekłość i to, że chciałeś go bić, tylko tutaj minusem były te kule i to one chyba zmieniły wszystko. No tak, ale no też powiem szczerze, w ogóle mi to nie przyszło do głowy, bo nie zrobiłem mu nic i nie miałem zamiaru mu wtedy robić właśnie przez te kule. Rozumiesz, co chcę powiedzieć? No gdyby on nie miał tych kul, to byłoby zupełnie inaczej. No nie stałbym, nie na początku się na mnie uśmiechał, nie poklepałbym go po twarzy, no tylko by było grubiej. I to nie jest nic fajnego, to nie jest tak, że kurwa, ktoś ma mi klaskać i mówić, ale kozak. No nie, bo Sylwester jest mniejszy i tak dalej, ale te kule to tylko takie, jakby robienie z niego jakiegoś słabiaka, no takie dorzucanie oliwy do ognia, dla mnie to nie miało znaczenia, czy on miał kule, czy przyjechałby Rolls Royce'em i sobie jeździł, czy na, nie wiem, chodził na rękach, w dupie to miałem. Jeszcze raz chciałem zapytać na sam koniec, będziemy już kończyli. Dlaczego uważasz, że pobijecie wszystkie rekordy? Bo jednak internet szybko zapomina i nie wiem, czy wasz konflikt nie jest już taki przegaszony. Nie, Wardenga kontra Majewski? W życiu. Zobaczysz. Każdy na to czeka, no wystarczy zobaczyć wyświetlenia filmików, z których porusza mój temat. To nie jest tak, że jestem nie wiadomo jakim kurwa hype manem i po prostu robię tyle wyświetleń, tylko po prostu my mamy bardzo bogatą, burzliwą historię. Gdy ludzie jeszcze po tej sytuacji, która miała miejsce ostatnio, dowiedzą się, że na Cage'u mamy pierwszy taki, siadamy face to face na żywo i on jest przygotowany, ja nie mam gdzie uciec, i on jest przygotowany, ja jestem przygotowany i on nie ma gdzie uciec i ewentualnie musi przeprosić, każdy to obejrzy, bo będziemy rzucać się grubymi argumentami na temat każdej dramy, każdego filmiku, który rzucił. Czyli ty też jakby coś to przeprosisz? Tak, oczywiście. Znaczy ja nie mam... Jak ustalicie, kto wygrał, bo to mnie najbardziej ciekawi. Tak, to takie jakby męskie ustalenie, powiedzieliśmy sobie, że Sylwester, jeżeli pokażę ci, że wiele razy zjebałeś, albo podałeś nieprawdziwe informacje, albo po prostu skrzywdziłeś mnie bez zweryfikowania informacji u mnie, o co teraz tak walczę, ja mu to powiedziałem, to na koniec po prostu powiesz symboliczne przepraszam, jeżeli gdzieś naprawdę poczuję i mu udowodnię, że zjebał, ale nie będziemy się licytować, wiesz, tak na siłę, też to ustalaliśmy, bo też zapytał, czyli co, jak ci nie przeproszę, to mnie pobijesz, tak się śmiał, mówię, no nie, to ma takie męskie ustalenie. Czysta gra. Dobra. Dzięki za wywiad. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki wzajemnie.